Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Drodzy Państwo, dzisiaj razem z katalogiem marzeń korzystamy z akcji Chcę to przeżyć i ruszamy, słuchajcie, na spływ kajakowy i jedziemy nad rzekę Pilice. Skąd nazwa Pilica? Stąd, że pewne topielice napiły się wody i stąd właśnie nazwa, bo wypadały z kajaków i mam nadzieję, że my nie wypadniemy dzisiaj z kajaka i nie będziemy pilicami, bo to pilica to w ogóle, że jak pijesz wodę, ale tak prosto do płuc, to jest właśnie pilica. Taka nazwa. A my dzisiaj nie będziemy pilicami, bo mamy zadanie się nie przewrócić. Chcemy to przeżyć. To jest nasz pierwszy spływ kajakowy, także trzymajcie kciuki. Myślę, że jesteśmy naprawdę dobrze przygotowani. Tutaj mamy dwa worki wodoszczelne, pożyczone od Rafała rodziców. Tutaj mamy etui na telefony, takie bardzo, bardzo też szczelne. Butki nasze nowe dzisiaj będziemy testować. Kapelutek. Do tuptania w wodzie. Kapelutek, gdzieś tam moja czapaja, poncza, żeby w razie czego się przebrać, ale to już tak zostawimy w samochodzie. Kurtki też wzięliśmy, gdzieś tam na kajak pewnie ze sobą zabierzemy. No cóż, jeszcze mamy mnóstwo kanapeczek, chociaż zjedliśmy już kilka w trasie, jest kawka, a także najważniejsze rzeczy zabrane. Wiecie, skąd jest nazwa poncza? Wiesz? Nie wiesz? No bo to wynika z tego, że w Meksyku jedli bardzo dużo pączków, nie? I żeby ukryć ten pończuszek, który tu urósł, się nakłada właśnie poncza, stąd nazwa. Swój telefon zapakowałam już w wodoszczelne etui. To prawda, niby nasze telefony są wodoodporne, wodoszczelne, ale tam do jakichś ograniczeń i boimy się to sprawdzić, więc zabezpieczamy się. Powiem szczerze, że z doświadczenia wiemy, że kolega testował ten niby ten sam standard wodoszczelności i po jakimś czasie nam rzeczywiście zaczęło już troszkę coś psuć się w tym telefonie. Tak, więc my wybraliśmy te modele ze względu na to, że pracujemy na basenie, na plaży, więc po prostu gdyby się zachlapał, wpadł na chwilę, dokładnie. No to okej, ale tak nie nurkujemy z nimi, bo mamy do tego inne sprzęty. Mamy dzisiaj dwie kamerki GoPro, jedna na szelkach teraz, druga na bojce. Ta bojka jest super, bo zawsze jakby nam wpadła do wody, no to w ten sposób, o właśnie, tak mniej więcej dotąd będzie się wynurzać, kamerka będzie pod wodą, ale będzie dało się ją złapać, chwycić. Szelki mamy też drugie, więc będziemy sobie tak przemieniać. Oboje będziemy w szelkach, a ja pewnie będę z przodu kajaczka, więc te kamerkę będę z bojki na szelki przekładać. Będzie super relacja. Szczególnie, że ta kamerka bez tej bojki od razu tonie, idzie no na tak, to i to szybko. Dokładnie tak. A jedziemy do miejscowości Ręczno. Tam się zacznie nasz spływ kajakowy, a jak to bywa w miejscowości Ręczno, najpierw trzeba zostawić samochód na Ręczno. Za 2 minutki będziemy na miejscu, także ja już się tutaj naszykowałam, jest kamerka, przygotowane wszystkie sprzęty i chyba już tak wszystko mam, tylko żeby chwycić i lecieć. Rafcia jeszcze musimy przyodziać w GoPro i spakować telefon, który jest teraz nawigacją. No i już, chyba jesteśmy w Ręcznie. Tak mi się wydaje. No, poczekaj, na ręcznie, tak. Ale nie, ja wiem, że to za jest. Za drugim razem już nie jest tak. Skręć ostro w lewo. Miejsce docelowe jest po powiedziała prawej nawigacja. Stronie. Okej, wjeżdżamy. Art Brook, spływy kajakowe, kajaki Adama. Gdzie wjeżdżamy? Spółdzielcza 16, a no. Wodne, czyli kamyki przez rzeki, nie? Okay. I tam jest zawsze zrobione miejsce do przepłynięcia, akurat tam jest środkiem. Aha. To bardziej atrakcja, bo tam coś może chlapnąć, nie? Jakaś tam woda, aha, falka się taka zrobi, nie? Dobra, wodujemy, tak? No i co, Rafał, no bo trzeba.
Pan idzie pierwszy w górę. Aha. Wiosła wyśmieniemy. Dobra. Wiosła zwykle proste, tak jak teraz są. Tak, okay, jak teraz trzymamy okay. Naklejeczką, tak żeby do siebie była. Dobrze. Numer do mnie jest też na klejaczku na wiośle. Dobrze. Szefowa z przodu, tak? No nie. Tak. Ze względu na masę na i wszystko, jest, tak. Wszystko. To sobie wrzucimy, nie? Potrzebne tu. Rzeczy w tył, przód, gdzie tam pasuje. Dobra. Jeszcze raz przypomnę, Majkowice jak coś, pierwsza opcja i to macie takie 60% trasy do tej jakby drugiej opcji. Nie no, 100% robimy. No pewnie, no. Że tak. A jak gajóweczka to żółty słupek po lewej w takich tych, taka będzie polanka, dwa pomościki, jeszcze taka wierzba pochylona i też napis niebiesko-biały, tablica informacyjna Łęgrzyńskiej Gajówka Pilica. Jak będziecie, dzwońcie. Dobra. I zabawy. Nie sobie pamiętam. Dobra, tak mniej więcej, dzień. Kiedy się spodziewać, o której możemy tam dotrzeć? Ile czasu? Do gajówki przy obijaniu się wchodzi 5 godzin. Aha. Przy obijaniu się. Są rekordziści, w 2 godziny dopływają, ale to trzeba non-stop dbać do maksa, nie? Nie, to my chcemy rekreacyjnie. 21 km prąd niesie 3 na godzinę, 3-4 okay. Na godzinę sam, jak się nie wysuje, nie? No. To wiadomo, że 4 razy 12 km niby jak się nic nie pomaga, no to... No 6 godzin tak minimum, jak się... No czyli tak 4-5, dobra. 4-5 bez problemu. Dobra. Majkowice to takie 3 godzinki do Majkowice. Okej, okay. Super. A do gajówki więcej, dobra. Do zobaczenia. Wodujemy trochę bardziej? Tak. Właśnie, chcę go popchnąć trochę, wiesz? Dobra. Jesteśmy w przedworzu, zbudowaliśmy już nasz kajaczek z pomocą pana Adama, który już odjechał i z którym się spotkamy na mecie. Który prowadzi wypożyczalnia kajaków Adama. Tak, jest mega sympatyczna atmosfera i już tyle się dowiedzieliśmy po drodze z miejsca, w którym odebraliśmy kajak. Przywiózł nas pan tutaj na miejsce budowania i po prostu to jest taki lokalny przewodnik i takie same ciekawostki przekazuje. Rafał jest już w kajaczku, tutaj widać mniej więcej. Jaki jest prąd rzeki? O, także będzie nas niosło w tamtym kierunku. Nawet jak się zaczniemy, nawet troszkę jak zaczniemy co robić? Mam buciki? Obijać się. Piękne masz buciki. Piąteczka. Piąteczka bucikowa. Ej! Dobra, wskakuję, płyniemy! Jesteśmy gotowi, ruszamy w trasę. Wiosełka przygotowane, a Dziocha tutaj naszykowana do wiosłowania. A ja zaczynam labę, kapelusik. Jesteś z tyłu, odpoczynek. Więc musisz mocniej wysuwać. Ej, mega wygodny kajak, bo różnymi kajakami mieliśmy okazję pływać, a ten jest naprawdę taki, że po prostu jak w fotelu. A takie oparcie wygodne, ja naprawdę? Tu mogę spać sobie. Jezu, ja tak przy biurku nie mam wygody. Ja nie wiedziałem, ja też, serio. Zastanawiamy się, czy w ogóle jest sens tutaj wiosłować, bo jest tak pięknie. Póki co mało wiosłowaliśmy, po prostu się rozglądamy, taka nowa perspektywa na świat. Przepływamy dalej od ludzi. Jest. Pięknie. Cudownie. Ale ekstra. Girl! O, teraz. Idziemy, dawaj, dawaj. Gdzie kopać? Wow, super. Fajnie. Fajne. Ale czadzio. Fajna przygoda, naprawdę. Zadowolony jestem. Randewu. To jest taka naprawdę fajny sposób na randkę albo na takie... Nie wiem, o ile można mieć randkę z kobietą. Jak to nazwać po 11 lat? Czy ty chcesz wylądować w wodzie, się pytam? Boże, kurwa! Zobaczcie. Zmieniam temat. Sprytnie. A dość mi się to podoba. Panie. Jeżu. Kolczasty. Lol. Jeszcze go tak nie myśliłaś? Tylko, że najwyżej będziesz na zimować. A to nie są korzenie, tam wystają? Jeszcze nie wiem. Właśnie tak. Nie, to słoneczko. Minio, chodź. Tam z tamtej strony, po jednej stronie tak. A nie wiem. Jeszcze nie wiem. Żeby nam wiosła nie zahaczyło, no właśnie. Dawaj, Grażyna. Nie, konar mnie dziobnie. Co to było? Konar mnie wjechałaś. Ej, bo nas kajaczek innego nie, coś piraci! Brawa dla Ady. Kanapa sobie stoi. Z tych kółek fajne siedzenia są też. No, szybciej, szybciej. I słuchajcie, zrobiło się tak ciepło, że zdjęliśmy koszulki. Tak ciepło, tak gorąco między nami, że zaczęliśmy się sprzeczać. No. Ja chyba delikatnie chlapnęłam. Delikatnie chlapnęłaś. Ja mocno mnie chlapnęłaś. Chlapnęłam. Nie, mocno mnie chlapnęłaś. Ty mi chlapnęłaś wiosłem. Bo mnie chlapnęłaś, pierwsza zaczęłaś i to jest twoja, ty wywołałaś bójkę. A da! No ty tak zrobię. Gnoju mały. Jesteś gnoj mały i wredna jesteś. I chlapiec.
Drodzy Państwo, i tu już widać, jak się przydają takie pokrowce. Na telefon, zobaczcie, jest już zachlapany. Worek też, który jest wodoodporny, jest częściowo zachlapany. Buty tak samo się bardzo dobrze sprawdzają, jeżeli by trzeba tutaj wyjść. O, tu mamy jakiś taki delikatny spadek. Elegancko. Ale sprzęt mamy teraz super, polecamy takie właśnie zaopatrzenie na spływ. Standardowo większą część naszych konfliktów po raz kolejny rozwiązały kanapki, jedzenie. Tutaj jakiś klif się wyłania. Mhm. Prawie że orłowski. A, ale tutaj wioski takie. Wymyte. Nieźle. Trochę mniejsze. Widzę ludzi. Tam są ludzie. Jak to się musi urać? Nie wiem. Trochę śmieszne, a trochę w sumie smutne. Nie wiem. No cóż, musimy zażegnać konflikty z przyszłości. Idziemy na siury. Wejdziemy jakąś toaletę tutaj. Chodź na siury. Ty to mnie zabierasz na randki? No. Super. Jak nikt. Nagrać cię? Zdjęcie chociaż zrobię. Ale słońce. Drodzy Państwo, ludzie tutaj łowią, także nie możemy być gorsi. Ada zarzuca wędkę. Jako prowadzący zabawa na basenie również przyczynimy się do tego naszą tutaj piękną wędką. I skończą nam się zaraz bułeczki, także... Nie mamy tego, przynęty. No właśnie. Nie wiem, ale musimy coś zabrać. Może jakieś okruszki zostały jeszcze z tej bułeczki poprzedniej. Mam, Ada, mam! Złota rybka! Mamy, będziemy mieli co jeść! Ona spełni nasze marzenie, żeby przejść do finału. Chce to przeżyć? Jest tak! Albo ją zjemy. Zobaczcie. Oj, szuwary! Tak się spełnia marzenie. My pływaliśmy już rzeką przecież w Szczecinie. No. Szczecińska Wenecja i Odrą płynęliśmy przy wałach. Ty, ja zapomniałem. Ja też! To było w poprzednim życiu. Ja w ogóle kilka razy byłem na spływie, ja zapomniałem w ogóle. Gdzie kilka razy jeszcze? No byłeś? Nawet jak byłem młodszy, wiesz? No ale co na takich zbiornikach, a na rzece to rzeczywiście na Odrze najpierw byliśmy. Odrze, ale poza tym nie pamiętam, ale może mi się zaraz przypomni jeszcze z jakiegoś innego życia wcześniejszego. Ale to jest niesamowite, że te miejsca, że takie miejsca są przecież blisko, w ogóle ulicy, nie wiem, nie? Ulicy, jechaliśmy tutaj. I się o nich nie wie. I one są takie odkryte, zaciszne. No jak mieliśmy jakiś czas temu, to praktycznie na początku na trzech kajakach ludzi, jeszcze takich dwóch się tu, dwa kajaki się budowały. Poza tym nikogo. Ktoś w wodzie sobie gdzieś tam pływa, a po prostu taka dzikość i sama natura po prostu niesamowita. Wyszło piękne słoneczko, mijamy właśnie jakiś fajny przystanek. Trochę już opuszczony, ale jakaś wiata jest, można by się zatrzymać, też fajnie. Ale my mamy takie tempo powolne. Już jakiś czas temu mieliśmy taki zryw, że zrobiliśmy sobie kawałek treningu, a teraz znowu wypoczywamy i tylko co jakiś czas wiosłujemy. No i chyba jeszcze nie jesteśmy w połowie trasy, tak patrzyłam teraz na mapę. U mnie wjeżdża druga kanapeczka, Rafał wiosłuje, a teraz będziemy mijać jakąś wyspę i mieliśmy zawsze z lewej strony płynąć. Jeszcze nie mijamy pierwszego przystanku, nie minęliśmy, Majkowice. Tam moglibyśmy już skończyć spływ, ale chcielibyśmy jeszcze popływać, więc na pewno płyniemy dalej na Łęk Ręczyński. Łęk Ręczyński. Trzeba będzie to sprawdzić, żebyśmy wiedzieli, gdzie się zatrzymać. Drodzy Państwo, przed Wami moje giry, a tutaj Ady giry, proszę bardzo. Ja tu co zakręt pozbywam się ubrań, teraz już nawet buty sobie zdjęliśmy. I proszę Państwa, czas na kąpiel. O, chłodna woda, ale taka fajna, orzeźwiająca, nie jakaś mega lodowata. Tutaj w praktyce doskonale widać, dlaczego wszelkie szlaki handlowe powstawały w miejscowościach, w których był dostęp do rzek. Tutaj po prostu się czuję jak na takiej autostradzie i się przemieszczamy z jednego miasteczka do drugiego. Może przyjemniej. Tak. I czujemy się tak bardzo odizolowani od cywilizacji, bo tutaj tak naprawdę nie ma takiego dostępu. Co jakiś czas tylko są zejścia, a co najmniej to trzeba by się przedzierać przez te trzciny. I naprawdę. Dzikość i natura. Ale miejsce.
idealnie w taką dziurkę. Tutaj to dopiero jest niesamowicie. Zrobiliśmy sobie przystanek i jesteśmy na totalnie dzikiej plaży. Jesteśmy tu tylko we dwójkę. Są miejsca, a są robaczki. Miejsca, żeby sobie usiąść. Totalna dzikość. Jest tak pięknie, tak się tutaj wyjątkowo czujemy. Dziko. Zobacz, wild and free. Miejsce na ognisko. Bosko. Świetnie tu jest. Taki przystanek, tutaj kajaczek. Ławeczki. Ławeczki z daszkiem. Kawałek lasu. Po prostu widoki są przekozackie. I tak się tutaj czujemy. Wild and free. O, jest. Szyszki spadają. I grill jest, patrz, można sobie tutaj. Grill i ognisko. Czad. Chodź, dziku. Dziki. Uwaga, uwaga, ruszamy dalej. Ale był zaułek tajemniczy ukryty. Wiatr jest chyba w drugą stronę. Aha. O, faktycznie to rozpozwio. Podgórka jest. Pod górę. Za chwilę dotrzemy do miejsca, w którym moglibyśmy już zakończyć swój spływ. Jeden z przystanków. Mamy dwie trasy i wybraliśmy sobie tę dłuższą. Tutaj moglibyśmy już zostać, gdyby padał deszcz, gdybyśmy nie mieli już siły. Ale właśnie Majkowice przy polu namiotowym Lenka to jest pierwszy przystanek. Tutaj już można się zatrzymać też z namiotem i w ogóle tutaj sobie pracować. Masz waszkę na wierzchu, dobra. Cię. O, ale przypieka, a krem przeciwsłoneczny, filtr zostawiliśmy w samochodzie. Będziemy sobie dzisiaj wieczorkiem smarować się maślanką. Nie, nasze skóry się już przyzwyczają. Pogoda się rozkręciła, wyszło przepiękne słońce, ale jak tylko mamy możliwość, to korzystamy z cienia, bo jednak większość drogi, no to płynie się w miejscach, kiedy jest, w których jest naprawdę trudno o jakiś sprawek spokojniejszy, raczej w pełnym słońcu cały czas, a tutaj dopiero jak przy samym brzegu są takie duże drzewa, to można się trochę ukryć. Były kanapki, były musy owocowe, czas na kabanoski. Prawo. Na pewno? Nie, tam jest kamień, albo prawo. Dawaj, 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 dawaj. Długo. Dawaj, ty dostaniesz, ja ucieknę. Tak to długo przegrywałem. Dobra, teraz szybki skręt. A przeszkoda. Tutaj się taka wyspa zrobiła, zaraz śnięta. W sensie po tej stronie taka wyspa jest, bo tam było też. Można wpłynąć w drugą stronę. Ale mieliśmy się trzymać lewej. Wsłuchajcie się w tę ciszę i spokój, bo naprawdę nie wiem, kiedy ostatnio słyszałam jakiś samochód. Chyba jak sami nim jechaliśmy. Chciałam pokazać mapkę, nie wiem, czy tu chyba nie uchwyci się tak dobrze, ale no pierwszy raz obserwuję, jak się przemieszczamy po rzece. Taki spływ to jest coś zupełnie innego od pływania po zbiorniku, bo tutaj za każdym zakrętem nie wiemy, co się wyłoni, nie wiemy, jaki będzie widok, czy nie ma jakiejś przeszkody, a na otwartej wodzie no to jednak wszystko jest widoczne i tak się po prostu pływa, bo pływa, czy tam, no nie wiem, gdzieś tam w jedno miejsce, w drugie jakieś kółeczko, a później no to już wszystko się widziało. A tutaj za każdym razem coś nowego. I nawet jakbyśmy tu przyjechali następnym razem, to też może być inaczej, bo tutaj tu jakieś kłody, tu jakieś drzewo powalone, tu coś innego. I sama jest coś powalona. Pole namiotowe chyba. Tak. Tak, piąteczka. I piąteczka. Meta. Okazało się, że jeszcze jednak kawałek dalej trzeba podpłynąć. Miejscowość się zgadza, tak? No dokładnie, miejscowość się zgadza, natomiast przystanek się nie zgadza, bo rynek ręczyński jest tutaj w okolicy, ale konkretnie mamy dopłynąć do Gajówki. A my zobaczyliśmy tabliczkę rynek ręczyński, no to od razu wysiadamy. A tu jeszcze kawałeczek. Dawaj, szybko teraz. Ale
Pozdrawiam. Idę, Olo. Gdzieś pieszę? No. Idealnie, naprawdę. 10 minut. Aha. A my myśleliśmy, że już tam. No, rzeczywiście, pani mówi, że tam. No w sumie tak, tak, w karze obok. Już, 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 wsunę tylko. Tylko przejdę. Super. Bardzo fajnie. Była gitara. Tak trochę się leniliśmy większość drogi, trzeba przyznać. No. No patrzeć się nie mogliśmy na te widoki. Weźmy żadać kurtę, czy woda? Nie mam. A tutaj same kajaki przypłynęły, czy ktoś wrócił? Nie, czy nie wrócili? Nie. Ja tam dół. Ja sobie poradzę, już wszystko. Tu jest taki też teren gospodarstwa turystycznego, będziemy sobie przejeżdżać tam. Czyli to jest ta grajówka? Tak, tak, grajóweczka, tak jest. Tutaj sobie można właśnie rozbić się na przykład namiocikiem tutaj nad tą rzeczką. Tu jest takie drugie takie pole małe z altanką. Albo sobie przenocować w pokoju. Tu widać właśnie ten teren tego gospodarstwa. Takie altaneczki, jakieś tam sauny. To tu mają te konie, tak? Tak, tutaj są konie właśnie. Do samochodu wsiedliśmy tuż po 18, także wszystko nam, no tak po 12 zaczęliśmy, więc niecałe 6 godzin i to tak na spokojnie, bardzo, bardzo emeryckim tempem sobie chillowaliśmy. Oj tak, ranema. Emeryckim tempem, ale nadal 20 parę kilosów. Oj tak, tak, jak na pierwszy raz. Na wiosnę. Okej, naprawdę. Super, naprawdę mega super czat. Zajrzyjcie do oferty, wstawimy link w opisie, bo naprawdę warto, bardzo, warto, fajna bardzo trasa. Fajne. Bardzo przyjemna, bez żadnych wielkich przeszkód, także taka do pokonania. Myślę, że każdy sobie poradzi, kto chociaż tak troszeczkę aktywnie na co dzień funkcjonuje. No i prowadzi to wszystko przez sympatyczna rodzinka, całą ekipę poznaliśmy i musicie tu do nich wpadać, naprawdę.